Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj dla Was coś fajnego do pokazania. Także pozwólcie, że zanurkuję. To jest moja sztuka. Przez bardzo małe sy. To nie jest nic specjalnego. Od patyczek, który mnie reprezentuje. Tu jest kot, który mówi what the hell. To miała być... Nie pamiętam, co to miało być, szczerze mówiąc. Chciałam narysować coś, co ma jakieś znaczenie, takie bardzo ważne dla mnie, ale no wyszło jak wyszło. Więc mam sobie ten rysunek i mówię o tym i pokazuję go, bo on ma znaczenie i za chwilę ta historia się bardzo fajnie rozwinie. Usiadłam z kredkami, miałam narysować mój pomysł, moją wizję na jakiś tam dany temat. I narysowałam takie coś i stwierdziłam, okej, to mi się jakoś niespecjalnie podoba. Nie podoba mi się ten rysunek. W ogóle to ja nawet nie wiem, o co w nim chodzi i nie wiem, co mój umysł czy moja twórcza siła chciała powiedzieć mi przez coś takiego, bo nie potrafię wyciągnąć z tego żadnego logicznego czy rezonującego ze mną znaczenia. Więc posiedziałam chwilę ze sobą, pośmiałam się z tego właśnie rysunku, pozwoliłam sobie na to, żebym poczuła się na moment śmieszna sama dla siebie, bo czemu nie? Lubię pozwalać sobie na to, że czasami jestem śmieszna, że czasami się mylę, że czasami to wszystko, co robię, jest bardzo zabawne, że wypełnione jest masą, masą błędów, codziennych błędów, ale gdyby nie te błędy, to nie zreflektowałabym się na nich i nie zrobiłabym czegoś lepszego. I tak posiedziałam chwilę i doznałam olśnienia w tym momencie. Czemu próbowałam robić to z głowy? Czemu zastanawiałam się, jak zrobić to najlepiej, żeby to wyglądało fajnie, żebym ja była zadowolona, żebym mogła się tym pochwalić dalej, może pisać o tym posty albo nagrywać wideo. Czemu wyszłam akurat z taką intencją? Bo ona była tą ukrytą intencją za tym rysunkiem, o której nie wiedziałam, ale z której zdałam sobie sprawę już po, bo... Co często powtarzam, nie wiemy, czego nie wiemy, prawda? Ale kiedy to odkryłam, to stwierdziłam, okej, co by zrobiła ta lepsza wersja mnie, ta mądrzejsza wersja mnie? I ona z pewnością wzięłaby parę głębokich wdechów i spytała się tej boskiej, fajnej, fenomenalnej, nieustraszonej wersji siebie, która wyraża się w jej ciele, która wyraża się poprzez jej intuicję, która jest tak bardzo swobodna sama ze sobą, że te pomysły przez nią płyną. Ona pozwala po prostu im się realizować przez swoje dłonie, przez swój głos, przez swoją sztukę, przez to, jak się prezentuje, przez to, jakim jest przykładem. Więc stwierdziłam, okej, dobra, ty fajna wersjo teraz, ty działaj przeze mnie. I ona tym razem miała pomysł taki inny i powiedziała mi, a posłuchaj, co mówi twoja Joni. Joni, dokładnie. I pomyślałam sobie, no to jest tak piękna część ciała, tak bardzo niedoceniona przeze mnie przez tyle lat mojego życia, tak bardzo wyśmiewana, okryta wstydem, winą. I kiedy po jakimś czasie, po tylu latach wreszcie zrzuciłam to z siebie i mogę w pełni objąć jej piękną naturę, kreatywną, wielką naturę, to ładuje mnie to taką siłą, taką potęgą, taką kobiecością, jakiej wszystkim tym kobietom, które oglądałam, które mnie inspirowały, zazdrościłam, ale dzięki temu, że mnie zainspirowały, sama mogłam się taką stać. I wsłuchując się właśnie w tę piękną część mojego ciała, której tak bardzo nie lubiłam kiedyś, której asymetria mnie wprawiała w łzy, kiedy patrzyłam na to, jak wyglądam, kiedy patrzyłam w lustro, kiedy patrzyłam między własne uda, to płakałam z rozpaczy. Płakałam, szukałam takich haseł jak labioplastyka. Szukałam takich haseł jak można sprawić, żeby ona była ładniejsza. Albo woskowanie, albo depilacja laserowa, albo inne takie rzeczy. Nakarmiona przekazami, które pokazują ten konkretny fragment jako wygoloną, kompletnie pozbawioną włosów część, w której wszystko jest bardzo ładnie schowane, która jest malutka, której wargi większe zakrywają te mniejsze, bo taki obraz w pornografii najczęściej właśnie widać,
zrozumiałam po latach, że tak wyglądają, i ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale po latach dopiero zrozumiałam, że przecież takie wygolone, takie malutkie joni mają malutkie dziewczynki. Dojrzałe kobiety mają włosy. I to jest naturalne. Ile lat potrzebowałam na to, żeby zdać sobie z tego sprawę? To było dziwne. Dzisiaj się z tego śmieję. A jeśli jesteś na podobnym etapie, droga piękna kobieto, to wyluzuj i chwyć lusterko, spójrz między własne uda i kompletnie się nie oceniaj przez moment. Tam jest masa emocji. Tam jest masa ukrytych emocji. Jeżeli coś Cię boli podczas bliskości, jeżeli nie czujesz takiej przyjemności i pełnego otwarcia, to pierwszą rzeczą, która się zamknie, jest właśnie Twoja joni. I będzie bolało czasami. I menstruacja jest trudniejsza. I nie masz ochoty na bliskość. I nie rozpoznajesz tego pięknego rejonu swojego ciała. Ale kiedy się z nią połączysz i pozwolisz jej mówić przez siebie, kiedy ja się z nią połączyłam, to po pierwsze co zobaczyłam, to jej piękno. Ta asymetria, która mnie tak bardzo denerwowała, tak bardzo mnie smuciła, bo nie pasowałam do standardów, nigdy nie będę pasować do tych standardów, które są pokazane, ale ta asymetria, ja nagle zdałam sobie sprawę, że to trochę tak jakby moja joni chciała wszystkim pokazać po prostu język. Na pochybel standardom. I ona jest piękna, właśnie taka jaka jest. Twoja też jest piękna, taka jaka jest. I wracając do rysunku. Jak spytałam się mojej Joni, a jak ty byś to zrobiła? To ona powiedziała, a weź te kredki i zrób tak. I kompletnie wyłączyłam to myślenie. Teraz wam to pokażę. Nie, odwrotnie. Przepraszam. Ile tu jest kolorów, kształtów i jak bardzo mi się to podoba w ogóle. I na tym wideo pewnie nie widać wszystkiej całej faktury tego obrazka, ale on jest zabawny, on jest przeuroczy i tu jest, wiadomo, tu jest i duży penis, i piękna joni, i kochająca się para, i masę kolorów. I ja na ten obraz czasami patrzę, to jest w ogóle na takim papierze, w którym zwija się wódkę. Bo akurat taki miałam w domu. Co dodaje jeszcze więcej uroku w ogóle temu obrazkowi. Czasami patrząc na ten obrazek, kiedy brakuje mi inspiracji do tego, a jaki post dzisiaj napisać? A jaki, na jaki temat dzisiaj mówić? Ile można jeszcze mówić o tej cielesności? Ale kiedy patrzę na ten obrazek, trzeba mówić tak długo, aż przestanie to być potrzebne. Trzeba mówić tak długo, aż przestanie to być potrzebne. Więc jeśli czujesz, że jest w Twoim życiu coś, co musisz naprawić i sięgasz po pomoc, to rób to tak długo, aż to przestanie być właśnie potrzebne. A ja dzisiaj kończę to nagranie na ten moment i życzę Wam przyjemnej niedzieli, przyjemnego czasu, soczystego czasu i popatrzcie na siebie, popatrzcie na swoje ciała. One są piękne, takie jakie są. A kiedy pozwolisz im, kiedy pozwolić im być takimi jakie są, to one z tej wdzięczności stają się jeszcze piękniejsze. I mówię to z własnych doświadczeń, mówię z doświadczeń tych wspaniałych ludzi, tych wspaniałych kobiet, tych przystojnych mężczyzn, z którymi pracowałam. Kiedy zrzuca się z siebie wstyd, kiedy zrzuca się z siebie projektowane poczucie winy, kilogramy odchodzą, sen jest głębszy, seks jest przyjemny. Naprawdę, naprawdę przyjemny. Soczystej, radosnej, przyjemnej niedzieli.